Adam Stefanow po pierwszych dwóch pojedynkach w main turze, co prawda przegranych z Rory McIlroyem i Stevenem Maguire'em. Jakbyś nam zdradził, jak to od kuchni, że tak powiem, bo wiemy, jak wyglądał przebieg tych rywalizacji, natomiast od kuchni, od ciebie, też z perspektywy emocji, bo podejrzewam, że nerwy przed tym pierwszym pojedynkiem były niesamowite. Tak, ja już miałem doświadczenie, jeżeli chodzi o gry zawodowe wcześniej, ale to było szczególne, bo wchodziłem po prostu jako w pełni wprawny profesjonalista do tych meczów i czułem się, jakbym wychodził za po raz pierwszy do tych wszystkich gier, ale po pierwszej partii wszystko się ostudziło, wygrałem i czułem się bardzo dobrze. No, dwa mecze bardzo, bardzo bliskie, z dobrymi zawodnikami, którzy grają po 20 ponad lat zawodowo, także no ja swój pierwszy rok dopiero rozpoczynam. Steven Maguire, były wicelider rankingu światowego. O kurczę, to nie wiem, to będzie... Także było blisko, jeszcze mam, no mówię, ponad 30 turniejów do zagrania w 2 lata i będę walczyć jak tylko mogę. Nie było dużo czasu wbrew pozorom na przygotowanie się w Anglii, bo tam też trenuję, gram z zawodnikami, bo leciałem od razu z Rumunii, gdzie grałem z Marcinem w dużych mistrzostwach Europy. Teraz jak już polecę na następne turnieje, to na pewno tydzień, 10 dni w Anglii posiedzę, ogram się ze wszystkimi i spokojnie na następne turnieje sobie pojadę. No właśnie, w sierpniu masz, zdaje się, Jimmy'ego White'a między innymi, że tak powiem, na rozkładzie. Kogo jeszcze jakbyś zdradził i jakie, że tak powiem, plany w związku z tymi następnymi turniejami? W miejscu, w którym trenuję w Londynie, gra, tak jak pan mówił, Jimmy White, Marco Fu, Kurt Martin, wielu bardzo dobrych zawodników. Mark Selby przyjeżdża również grać, Stuart Bingham, także no jest super obsada zawodników do gry, od których się mogą uczyć. Są wewnętrzne turnieje organizowane, aby się ogrywać, także no mam super zawodników, super atmosferę, tylko ciężko pracować i dążyć do tego, żeby było lepiej na moim miejscu. Dwa spotkania pierwsze chyba pokazały, że jest szansa, że tak powiem, żeby rywalizować z tymi najlepszymi i tak jak powiedziałeś, ciężka praca i może będą z tego, że tak powiem, efekty. Dokładnie. Ja już na swoim koncie jako półzawodowiec zdobyłem 5 zawodowych wygranych, także ja wiem, że mogę z tymi zawodnikami wygrywać. No to jest wszystko kwestia zdobycia doświadczenia, ogrania się, no i tak jak mówiliśmy, ciężkiej pracy i to wszystko przyjdzie. Także ja w to głęboko wierzę i walczę jak najlepsze wyniki dla Polski.